Siema, ja jestem Maksyma, dzisiaj o nowej mitycznej broni, czyli Uzi, która na dniach trafi do Fortnite. Teraz najpierw wyświetla wam się 500 subskrybentów, a jeżeli ty chciałbyś się tutaj znaleźć w następnym filmie, to w tym momencie zostaw subika z dzwonkiem i łapeczkę w górę pod tym filmem. Oczywiście, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, a podobają ci się filmy, które tworzę, to możesz zasubskrybować go, aby nie ominęły cię najnowsze materiały. Na koniec chciałbym jeszcze przypomnieć, że możecie mnie wesprzeć moim unikalnym kodem Maksym w sklepie z przedmiotami, a w tym momencie na ekranie wyświetla wam się 3 ostatnie osoby, które zakupiły coś właśnie z moim kodem i wstawiły to na Discorda. Jeżeli chcecie się teraz znaleźć, to wystarczy, że kupicie coś i wstawicie to na kanał zakupy z kodem na Discordzie, do którego link znajdziecie w opisie. Sponsorem odcinka jest firma Liocat. Koniecznie zajrzyjcie do nich na stronę z linku w opisie. Ale teraz lecimy już do filmu. Wkrótce nowe mityczne pistolety maszynowe, opisywane i wyglądające po prostu jak Uzi. Niedawne przecieki wskazują, że przed końcem sezonu 4 Epic Games ma dodać nową mityczną broń do Fortnite. Mityczne przedmioty odegrały główną rolę w sezonach 2 i 3 Fortnite rozdziału 2. Lądując w określonym punkcie POI i eliminując bossa, gracze mogli zdobyć wyjątkowo potężne przedmioty. Od broni takich jak karabin szturmowy Sky i mityczny AUK Ocean, po narzędzia takie jak wyrzutnia, nowy typ granatnika, kitka, który był jakby większym impuls grenade'em. Te mityczne przedmioty dawały ogromną przewagę nad resztą lobby. Jednak w tym sezonie w ramach ogromnego crossovera Fortnite'a z Marvelem, mityczne przedmioty przybrały inną formę. Szereg umiejętności superbohaterów opartych na takich postaciach jak Iron Man, Wolverine i nie tylko jest obecnie dostępny w grze. Teraz jednak wygląda na to, że nadchodzi kolejna broń. Nowe przecieki sugerują, że Misty, która występuje również jako skórka w Battle Passie, może przynosić do walki zestaw podwójnych pistoletów Uzi. Wiemy to dzięki klikerom, czyli osobom przeszukującym pliki, a dokładniej Mangolix, który udostępnił nadchodzący dodatek na Twitterze. Nazywa się to podwójne pistolety automatyczne Mystic. Nowe pistolety mają mieć podobne statystyki do epickiej wersji P90. Mówi się, że takie pistolety maszynowe były w trakcie prac wiele razy w ciągu ostatniego roku. W rzeczywistości na początku sezonu X w Solid Gold LTM była na krótko dostępna wersja z pojedynczą Uzi. Jednak była to wpadka Epic Games i szybko została usunięta. Ponieważ obecny sezon Fortnite ma potrwać do końca listopada, możemy spodziewać się znacznie więcej zmian przed sezonem 4. Ciekawe będzie zobaczyć, czy Mystic zostanie nowym bossem w grze, a jeżeli tak będzie, to gdzie pojawi się na mapie. Moje przewidywania kierują, aby Mystic była na jednej z miejscówek koło wody, na przykład Skaliste Skarpy czy nowa miejscówka Kolorowy Kasztel. Bardziej obstawiałbym tę drugą, bo jakoś pasuje mi ona do tej miejscówki. Oczywiście są to moje przewidywania, więc do końca nie wiadomo, gdzie Mystic zostanie umiejscowiona na mapie, a wy napiszcie w komentarzu, czy według was Uzi będzie dobrą i zbalansowaną bronią, czy raczej zostanie usunięta po jakimś czasie z gry, a przypnę wam serduszko. Ale w tym wideo to już tyle, bardzo dziękuję ci za obejrzenie go do końca, a jeżeli ci się spodobał, to zostaw łapeczkę w górę i subika z dzwonkiem, oraz wpisz mój unikalny kod Maksym w sklepie z przedmiotami. Ja już się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie, hej!